Ale na początku w Ameryce podobno ty, nie płaciliście tymi, podatku. Mieszkamy już w fajnym y, apartamentowcu i ja jestem sama w domu i y, dzwoni Dorman I mówi do pani ktoś z IRS. A ja nawet nie wiedziałam, co to jest IRS. Nie to są służba podatkowa. I słuchaj wchodzi i zaczyna mi tłumaczyć, kim on jest. Taki duży, ciemnoskóry mężczyzna. No, państwo nie płacicie podatków już, już parę ładnych lat. Mówi, tak naprawdę, no to ja, to, to, I zaczęłam się jąkać, bo nie wiedziałam, co odpowiedzieć, ale w międzyczasie zaserwowałam mu kawę, dałam mu ciastka. Potem tak mówi, to trzeba wszystkie rachunki jakie, wszystkie zarobki, wszystko... I ja mówię, a kiedy mam to wszystko przygotować? On ja mówi, no daje pan pani dwa tygodnie. Ja mówię, dwa tygodnie, no way, to niemożliwe. Niech mi pan da więcej czasu. No dobrze, to trzy miesiące. <laughs> Dziękuję. I potem na koniec mi powiedział tak, wie pani co? Ja chodzę po ludziach i pani...